nasze samochody marzeń, które no, z wielkiej pasji stworzyliśmy. I myślę, że te samochody z jednej strony są bardzo klasyczne, przepięknie wyglądają. To są takie RS-y z 73 roku, a w środku zastosowaliśmy możliwie najnowocześniejszą technikę. Co ciekawe, ten samochód jest autem bardzo lekkim. Dużo karbonu, dużo kewlaru, dużo takich elementów, które spowodowały, że on jest bardzo sprawny. Przy stosunkowo niedużej mocy, bo on ma raptem 300 koni, ten samochód bardzo dobrze przyspiesza, świetnie hamuje, bardzo dobrze trzyma się drogi. Oczywiście jest na oponach Michelin. Co ciekawe, tu zrobiliśmy niższy profil. Mój jest taki bardziej usportowiony. Michał założył bardziej klasyczne opony, wyższe, ale to też jest pilot sport, także opona, która no, może bardzo wiele dać autu. Auta są naprawdę zrobione z serca i z tego, co dla nas było najcenniejsze. Lata moje w motorsporcie spędzone, doświadczenie w ustawianiu, w strojeniu samochodów, tu w tych samochodach są odpowiednia geometria zawieszenia, wysokości, balans, jak tył do przodu, ile nikt sobie nie wyobraża, co to jest 2 mm spuścić tył lub go podnieść, jak zmienia się w ogóle trakcja. To jest nasza przewaga, bo większość samochodów jest bardzo ładnie zrobionych, nieźle nawet wyglądają, ale słabo jeżdżą. Nasz oprócz tego fantastycznie jeździ.